A więc masz już nowoczesny komputer, najlepszą kartę graficzną, procesor, dużo pamięci RAM i teraz co? Chcesz grać w gierki, ale na czymś to wszystko trzeba wyświetlać, co nie? Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jaki monitor dla gracza wybrać, no i zaproponuję Ci 5 różnych fajnych monitorów, które z pewnością sprawdzą się w zasadzie w każdym zastosowaniu. Zapraszam do materiału. To tak pokrótce, co jest najważniejsze podczas wybierania monitora dla gracza? Warto zacząć od tego, w jakiej technologii jest wykonany taki monitor. Są matryce zazwyczaj IPS, czasem TN, coraz rzadziej, a także matryce typu VA. Zaczynając od TN-ów. Ich zasadniczą zaletą jest to, że zazwyczaj mają bardzo niski czas reakcji piksela, co oznacza, że praktycznie nie występuje na nich smużenie. Często są sprzedawane również w niższej cenie, za to z bardzo wysoką częstotliwością odświeżania. Zresztą w tym zestawieniu poznacie jeden bardzo ciekawy model z serii Acer Predator, natomiast ich wadą jest to, że mają kiepskie kolory. Czernie też nie najlepsze. Po części wynika to również z kiepskich kątów widzenia, więc to jest taki sprzęt typowo do gry na dość wysokim poziomie, kiedy potrzebujemy naprawdę ostrego jak żyleta obrazu i to dość niskim kosztem. IPS-y z drugiej strony mają zazwyczaj dosyć szeroki gamut kolorystyczny, natomiast to nie jest jakoś szczególnie zależne od technologii wykonania matrycy i świetne kąty widzenia. Dzięki tym kątom widzenia, niezależnie od tego, z której strony patrzycie na taki monitor, zawsze ten obraz będzie mniej więcej wyglądał tak jak powinien. Matryce typu IPS często mają problemy z podświetleniem, co skutkuje wypłowiałymi, szarymi w zasadzie czerniami, co nie jest aż tak atrakcyjne na co dzień, natomiast mają zwykle nieco lepszy czas reakcji od VA, ale gorszy od TN-ów. Ja osobiście preferuję monitory typu IPS, natomiast w gruncie rzeczy nieważne jaki wybierzecie, każdy powinien być ok do gier. Obecnie jednym z najpopularniejszych wyborów w różnych segmentach cenowych są matryce typu VA. No i one niestety kuleją pod jednym zasadniczym względem, mają kiepskie kąty widzenia. Producenci radzą sobie z tym poprzez wykrzywianie ich, natomiast w gruncie rzeczy jeżeli siedzicie trochę pod kątem od tego monitora, to będzie to już nieco wszystko gorzej wyglądało. Za to mają świetne kontrasty. Problemem w niższej półce, to znaczy bardziej budżetowej monitorów z matrycami VA jest to, że występuje smużenie, tak zwany ghosting. Nadal takie monitory sprawdzą się w grach, natomiast warto to wziąć pod uwagę. Zasadniczo jednym z takich głównych dylematów przy wyborze jakiegokolwiek monitora jest to, czy postawić jednak na rozdzielczość, czy na częstotliwość odświeżania. No i moim zdaniem to wiele zależy od tego, jaki macie sprzęt. Można kupić oczywiście za sporą kasę monitor 4K z naprawdę wysoką częstotliwością odświeżania, ale jeżeli komputer tego nie wykorzysta, to po co przepłacać? Tym bardziej, że monitory dobrze jest wymieniać raz na kilka lat, więc jeżeli nie planujecie w najbliższym czasie zakupu jakiejś naprawdę mocnej jednostki, to nie ma co się fiksować na tym 4K. Natomiast wiele modeli nawet w segmencie budżetowym sięga do tych 1440p, no i to jest faktycznie spoko wybór nawet do okolic tam 27, może nawet nieco większych rozmiarów monitorów. No bo wiecie, jeżeli ktoś tego nie wie, no to częstotliwość odświeżania przekłada się na to, ile faktycznie taki monitor jest w stanie wyświetlić klatek na sekundę. A to w efekcie oznacza po prostu płynniejszy obraz, no ładniejszą, wygodniejszą rozgrywkę, no i nieco większą przewagę w różnych tytułach, na przykład e-sportowych. Więc myślę, że lepiej jest celować niżej z rozdzielczością, ale wyżej z częstotliwością odświeżania. Sprawdzając oczywiście też czas reakcji piksela w różnych testach internetowych, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie nawet jak będziecie mieli te więcej klatek na sekundę, czy tutaj nie będzie żadnego takiego smużenia, czy wszystko będzie klarowne. Z takich dodatkowych kwestii w monitorach gamingowych, na które warto zwrócić uwagę, oprócz oczywiście sprawdzania testów, co jest bardzo, bardzo ważne, w zasadzie nie ma zbyt wielu rzeczy, nie? Fajnie, jeżeli taki monitor pozwala sterować jego ustawieniami wprost z poziomu komputera. Wtedy podłącza się po prostu ten monitor przez USB do komputera, jest tam taki specjalny port, bo wygodniej po prostu zmienicie sobie wtedy jego ustawienia. Jeżeli zamierzacie grać w jakiegoś RTS-a, a taki monitor ma faktycznie taką funkcję, że ustawia pod RTS-a konkretne parametry ekranu, natomiast to wiecie, to jest taki po prostu mały gimmick. Fajnie, jak taki monitor ma na przykład hub USB, bo do niego podłączycie wtedy bez problemu na przykład mysz czy klawiaturę, no i te kable nie będą plątać się pod biurkiem czy gdzieś, tylko jeden kabel będzie odchodził w stronę komputera. Większość modeli ma również BFI i to występuje pod różnymi nazwami, czy to Lightboost, czy ULMB, natomiast chodzi o jedno, migotanie obrazu, wstawianie po prostu czarnej klatki pomiędzy klatkami wyświetlanego obrazu po to, aby poprzez taką iluminację
iluzję optyczną uzyskać bardziej klarowny, no i ostry ostatecznie ten obraz. Może nieco ściemnić ekran, a niektórzy narzekają na to, że takie migotanie negatywnie wpływa na ich bóle głowy czy zmęczenie wzroku, natomiast w gruncie rzeczy to jest jakiś sposób na to, aby jednak poradzić sobie z zbyt niskim czasem reakcji piksela. Przejdźmy nareszcie do konkretów, do mięska, do tego, jakie monitory polecam. Pamiętajcie przy tym, że to moja subiektywna opinia i tutaj wylistuję tylko 5 propozycji. Wszystkie 10 znajdziecie poniżej w opisie, po prostu kliknijcie w link prowadzący do rankingu na stronie wideotesty.pl. Tymczasem zaczynamy. Na początek model od LG, 27GP850. Jak sama nazwa wskazuje, to jest model 27-calowy, przy tym ma rozdzielczość 1440p, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów z jakością tego obrazu. Super frajdą w przypadku tego modelu jest to, że ma 165 Hz częstotliwości odświeżania z możliwością podkręcenia do 180. W dodatku recenzenci nie narzekają na ostrość obrazu wyświetlanego przez ten sprzęt. To jest matryca swoją drogą nano IPS, więc mamy tutaj świetne kąty widzenia, a na dodatek również bardzo szerokie pokrycie gamutu, w tym przypadku aż do 98% DCI-P3. Nadal fajnie jest to sobie gdzieś tam oddać do kalibracji czy coś, żeby jeszcze lepiej wyrównać te kolory, natomiast w gruncie rzeczy będzie ten szeroki zakres barw, szczególnie ważny w grach, które coś takiego faktycznie wspierają. Jest tu też wsparcie dla G-Sync oraz FreeSync Premium. Nie wspominałem o tym wcześniej, co to jest, no ale w gruncie rzeczy chodzi po prostu o to, że to są takie technologie, które wyrównują pracę karty graficznej z pracą monitora, po to, aby nie było żadnych artefaktów, jakiegoś szarpania czy coś ten deseń. FreeSync Premium to jest standard określony z taką dodatkową technologią, która rekompensuje brakujące, spadające klatki, żeby jeszcze bardziej poprawić płynność takiego obrazu. Do tego jest tu podstawka, która da Wam możliwość dopasowania ekranu do potrzeb, w tym nawet obrócenia do pionu. W sam raz wtedy, gdy chcecie przeczytać komiksy lub dłuższe artykuły. W tym modelu jest też hub USB oraz możliwość sterowania parametrami monitora wprost z komputera. Przy tym warto podkreślić, że według recenzentów mogą wystąpić pewne problemy z kontrastem, natomiast nie wiem, czy to jest najważniejsza kwestia przy tym akurat monitorze. Kolejna propozycja jest z dość grubej rury, wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest diabelnie drogi monitor, natomiast to jest monitor IAMA G-Master, który jest też ultrapanoramiczny. Co oznacza jego ultrapanoramiczność? No to, że ma proporcje 21:9, co w efekcie przełoży się na więcej przestrzeni, nie tylko roboczej, ale również do gamingu. Ja osobiście sam od wielu lat już pracuję i gram na monitorze 21:9 i o ile to nie jest najwygodniejsze rozwiązanie pod kątem grania w gry, które nie są do tego przystosowane, to kiedy już mamy taką grę, która faktycznie obsługuje takie proporcje, to mówię Wam, świetnie to wygląda, kinowo, doskonale i wyścigówki zazwyczaj tak mają, więc fajnie jest, jeżeli jesteście graczami wyścigówek, postawić na tego typu monitor. Lub też graczami strategii, bo wtedy jest tej więcej przestrzeni, mapy czy coś. Poza tym to całkiem solidna propozycja i bez brania pod uwagę ultrapanoramiczności. Ma rozdzielczość 1440p w połączeniu z częstotliwością 144 Hz, czyli to takie optymalne połączenie pod mocniejsze karty graficzne. Myślę, że z większością RTX-ów nowszej generacji, no może nie z 3050, ale da się uzyskać taki klatkaż przy takiej rozdzielczości w większości gier, mniej wymagających lub też na średnich ustawieniach graficznych i oczywiście z włączonym DLSS. Natomiast jeżeli Wam się uda, to na pewno będzie świetnie na tym wyglądała każda gra. Do tego jest tu 3-letnia gwarancja, wsparcie FreeSync Premium, no i świetna podstawka, która daje wiele możliwości zmiany ustawień tego monitora, chociaż oczywiście jest też VESA, jak w przypadku praktycznie wszystkich modeli w tym zestawieniu. No i matryca to IPS, świetne kąty widzenia, nieco gorsze czernie. Miłym dodatkiem są również głośniki, natomiast o nich aż tak bardzo nie lubię wspominać, no bo powiedzmy sobie szczerze, głośniki w monitorze to nie jest najwyższych lotów rozrywka. Pamiętacie, jak parę minut temu wspominałem o tym, że można kupić sobie monitor z wysoką rozdzielczością i z wysoką częstotliwością odświeżania, ale to trochę bez sensu, jak nie macie mocnego komputera, bo wydacie sporo kasy, a nie skorzystacie z tych możliwości? No to to jest właśnie taki monitor. Samsung Odyssey G7, 28-calowy, z rozdzielczością 4K i z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Zresztą to też jest IPS, więc nie powinno być tutaj problemów ze smużeniem, za to kąty widzenia będą spoko, no i w efekcie też kolory, niezależnie od tego, z której strony patrzycie, nie powinny się jakoś szczególnie zmieniać. W zasadzie jedyną wadą tego modelu jest to, że mógłby być nieco większy, no ale na większe monitory trzeba więcej wybulić, nie? Różne elementy interfejsu w grach przy rozdzielczości 4K będą wydawały się mniejsze na mniejszym ekranie. No ale są tutaj różne ciekawostki, na przykład Core Sync, czyli takie podświetlenie, które dopasowuje się do gier. To jest zbędny gimmick, ale są też ważniejsze rzeczy. Na przykład wsparcie G-Sync
FreeSync'a oraz FreeSync Premium Pro. No i jak mówiłem, FreeSync Premium to jest to, co również rekompensuje spadki klatek, a FreeSync Premium Pro po prostu oznacza, że ten monitor obsługuje również HDR. Jest ergonomiczna podstawa, jest VESA, dzięki której możecie po prostu zamontować ten monitor chociażby na jakimś ramieniu, żeby sobie lepiej go ustawić. Jest BFI i jest jedna ciekawa rzecz. To znaczy po prostu symulacja 21:9. To tak naprawdę troszeczkę nie ma sensu przy takim rozmiarze monitora, natomiast fajnie, że Samsung się tam jakoś bawi i wymyśla te dodatkowe funkcje, które mogą faktycznie być wykorzystywane przez różnego rodzaju użytkowników. Kolejna propozycja to kolejny monitor ultrapanoramiczny, 34-calowy od Gigabyte. I no wiadomo, ultrapanoramiczność to jest po prostu większy zakres obszaru roboczego. Swoją drogą można też w grach, które nie obsługują takiej ultrapanoramiczności, czasami je jakoś zmodować. To da się znaleźć w internecie i zazwyczaj nie szkodzi w żaden sposób w rozgrywce sieciowej. Natomiast po prostu myślę, że warto o tym wspomnieć, bo tak zasugerowałem, że jednak mało gier wspiera te 21:9, natomiast od czego mamy graczy, którzy są w stanie sobie naprawić tego typu rzeczy. Serio, dołączcie do gangu 21:9. Polecam. Jest tutaj matryca wykonana w technologii IPS, co oczywiście oznacza lepszą równomierność barw. Co ważne, rozdzielczość 3440x1440 i częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. Więc to jest do osiągnięcia przy takich typowych RTX-ach od 3060 Ti w górę, no bo jednak mamy te dodatkowe piksele przez to, że to jest ultrapanoramiczny monitor. Co ważne, jest tutaj również USB-C, jest wsparcie dla sterowania monitorem z poziomu komputera, jest też KVM. To jest taka ciekawa funkcja, że jak już się podłączycie na przykład komputerem do tego monitora, no i obok też laptopem, chociażby przez USB-C i podłączycie do tego monitora właśnie klawiaturę i myszkę, to będziecie mogli sterować przy pomocy tej klawiatury i myszki zarówno komputerem, jak i laptopem. Producent zdecydował się też na dorzucenie funkcji PBP i PIP. No i to się bardzo często zdarza w urządzeniach 21:9. Ogólnie chodzi o to, że da się wyświetlić z dwóch różnych źródeł obraz jednocześnie. Dajmy na to, na laptopie sobie oglądacie jakiś film, czy robicie jakiegoś Excela, a na komputerze głównym gracie. No to PBP działa tak, że jest picture by picture, czyli obok siebie można ustawić część z tych ekranów, a PIP działa tak, że po prostu na monitorze jest osadzony fragment ekranu z obrazem z drugiego źródła. Na zakończenie monitor TN, świetnie wyceniony Acer Predator 27-calowy, którego główną zaletą jest ogromna częstotliwość odświeżania. Tutaj aż 240 Hz, więc to się przełoży na diabelnie płynny obraz, co będzie na pewno świetnie wyglądać przy takich bardziej dynamicznych grach, na przykład, nie wiem, CS-iku albo chociażby wyścigówkach. Ogólnie zasadniczą wadą tego modelu jest to, że to jest monitor Full HD, natomiast to jest taki typowy monitor, który się kupuje wtedy, kiedy potrzebujemy faktycznie naprawdę, naprawdę płynnego, no i przede wszystkim ostrego obrazu, bez żadnego spadku klatek, a przy 1440p czy 4K już naprawdę trzeba by było mieć naprawdę mocny komputer, żeby utrzymać tak wysoki klatkaż bez problemu, na przykład w nowszych grach, bardziej wymagających. Jest tu wsparcie G-Sync, FreeSync, jest dosyć szeroka regulacja podstawy, no i co? Nie wiem, może jeszcze wspomnę o tym, że są dodatkowe głośniki, więc to jest spoko opcja dla osób, które zazwyczaj siedzą ze słuchawkami na uszach, ale czasem trzeba coś komuś pokazać, jednocześnie z kimś oglądać chociażby film, to wtedy lepiej jest jednak skorzystać z takich głośników. No, chociaż ja bym kupił sobie osobno głośniki, ale co kto lubi. To już wszystko na temat monitorów dla graczy. Jeżeli szukacie więcej, to zerknijcie na stronę. Poniżej w opisie powinien być link do rankingu, w którym znajduje się aż 10 propozycji. Wszystkich tutaj nie wylistowałem, no bo wiadomo, czas. Tymczasem dajcie znać poniżej, jaki sprzęt wybieracie. Może macie własne typy, albo chcecie o coś zapytać? Po prostu się odezwijcie. Czekam na Was w komentarzach, czekam na Was na naszych social mediach, to znaczy na Facebooku, grupie Testerzy Wideotestów, na Instagramie, na TikToku, no i w kolejnych filmach. Do zobaczenia!